Krok czwarty. Boża wola, a Boża opatrzność. Zacznijmy od przeanalizowania występującego w Biblii słowa przezorność. Nie będzie to takie trudne, bo występuje ono tylko kilka razy. Przeczytajmy fragment Dziejów Apostolskich, zaczynając od pierwszego wiersza 24 rozdziału. A po pięciu dniach przyjechał arcykapłan Ananiasz z niektórymi starszymi i rzecznikiem prawnym, niejakim Tertulusem, aby wytoczyć sprawę przed namiestnikiem przeciwko Pawłowi. A gdy go wezwano, zaczął Tertulus wygłaszać oskarżenie, mówiąc: Tobie to zawdzięczamy, iż cieszymy się zupełnym pokojem i że dzięki Twojej przezorności zostały zaprowadzone reformy dla dobra tego narodu. Uznajemy to, najdostojniejszy Feliksie, z wszelką wdzięcznością zawsze i wszędzie. Lecz aby Cię zbyt długo nie zatrzymywać, proszę, abyś nas pokrótce dobroci swojej wysłuchał. Ten kwieciście wyrażający się orator próbował przekonać gubernatora, aby zabronił Pawłowi głoszenia Ewangelii. W swojej mowie użył słowa przezorność. Mówił o tym, jaką gubernator wykazywał przewidującą troskę dla dobra narodu. Gdy jednak używamy słowa przezorność w odniesieniu do Boga i Jego przezornej troski o nas, wówczas używamy słowa opatrzność. Ten czwarty krok w poznawaniu Bożej woli w naszym życiu dotyczy rozpatrywania opatrznościowych okoliczności. Nie tak łatwo można wyjaśnić Bożą opatrzność czy zrozumieć tak jak inne stopnie w poznawaniu Bożej woli. Wobec tego posłużmy się pewną ilustracją. Spróbuj pomyśleć o swoim życiu jako układance zwanej puzzle. Każde wydarzenie jest osobnym elementem mozaiki. Gdy poskładasz ze sobą wszystkie elementy, ukazuje się obraz, który objawia plan co do Twojego życia. Czy układałeś kiedyś puzzle? Względnie łatwo się to rozpoczyna, gdy odszukasz i połączysz wszystkie boczne elementy, lecz później jest znacznie trudniej. Gdy jednak przebrniesz przez te trudniejsze części, doznasz satysfakcji ułożenia ostatnich kilku kawałków. Mamy przyjaciółkę, która bardzo lubi układać puzzle. Z dumą mówi o sobie, że jest mistrzynią w tej dziedzinie. Potrafi złożyć całą układankę szybciej niż ktokolwiek inny. Pewnego razu moja żona kupiła jej w prezencie wyjątkowo trudne puzzle. Układała ją przez całe 20 godzin, a kiedy wreszcie skończyła, wszyscy cieszyliśmy się jak dzieci. Przypominając sobie, jak układa się puzzle, możemy uzmysłowić sobie zasadę Bożej przezorności. W ten sposób możemy zobaczyć, jak On prowadził Cię w przeszłości i dokąd prowadzi Cię aż dotąd. W zasadzie mógłbyś teraz usiąść w spokoju i na kawałku papieru zrobić sobie listę wszystkich ważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich 5 czy 10 latach Twojego życia. Czy z tej listy wyłania się jakiś obraz? Czy decyzje, które chcesz teraz podejmować, pasują do tego obrazu? Załóżmy, że do mojego biurka przychodzi uczeń. Chcę, abym pomógł mu w wyborze zawodu. Po wstępnym zaznajomieniu się pytam go o jego zainteresowania i hobby. A on odpowiada: mój ojciec jest weterynarzem. Zawsze kochałem zwierzęta. Jako dziecko zawsze przynosiłem do domu zwierzęta, które były zranione lub wygłodzone i opiekowałem się nimi aż do ich wyzdrowienia. W czasie wakacji pomagałem ojcu. Bardzo lubiłem tę pracę. Czas wtedy bardzo szybko mi mija. W szkole najbardziej lubiłem biologię, chociaż z innymi naukami przyrodniczymi też sobie dobrze radziłem. Dostałem stypendium na studia weterynaryjne, ale chciałbym się upewnić, czy Bóg nie chce, abym został mechanikiem samochodowym. To ostatnie stwierdzenie jest skrajnym przykładem kawałka puzli, który nie pasuje do pozostałej części układanki. Oczywiście nie powinniśmy decydować, korzystając tak jak w układance, jedynie z kilku głównych elementów. Czasami Bóg posługuje się ich większą ilością, by zarysował
się obraz Twojego przyszłego życia. Dopiero uważne spoglądanie w przeszłość, analizowanie, w jaki sposób Bóg prowadził nas w poprzednich doświadczeniach, może pomóc nam w podjęciu decyzji, której w tej chwili stawiasz czoło. Istnieją jednak wyjątki od znanych zasad układania puzli. Czasami Bóg może w danej chwili układać więcej niż jeden obraz Twojego życia. W takiej sytuacji jakaś nowa decyzja, którą On chce, abyś podjął w swoim życiu, nie będzie pasowała do starego obrazka, ale za to będzie odpowiednia do nowego. Tak było w przypadku Mojżesza. Był przekonany, że to on ma wyprowadzić Izraelitów z Egiptu, ale sprawy nie posuwały się tak szybko, aby mogło go to zadowolić. Wobec tego podjął pewne kroki na własną rękę. Zabił Egipcjanina, a potem musiał uciekać przed Faraonem przez piaski pustyni i przez 40 lat paść owce swojego teścia na stogach głów. Nie miał nawet swoich owiec. Pewnego jednak dnia Bóg spotkał się z nim na pustyni w płonącym krzaku i przypomniał mu o jego powołaniu na wybawiciela Bożego ludu. A Mojżesz powiedział wtedy: wybrałeś złego człowieka, jestem urodzonym pastuchem, ale to nie wszystko, zwlekałeś zbyt długo, zapomniałem już języka, będziesz musiał posłać tam kogoś innego. Mojżesz w ogóle nie zastanawiał się, czy ten element puzli będzie pasował, ale Bóg był wciąż obecny w jego życiu, a jego plany, których nie można było ani przyspieszyć, ani opóźnić, były gotowe do wypełnienia. Dawid również był pasterzem. Kiedy pas owce ojca od swoich braci, którzy byli żołnierzami w królewskiej armii, słyszał o wojnach i walkach. Nawet Samuel, gdy Bóg go posłał, by namaścił Dawida na króla Izraela, miał problem, żeby zrezygnować z jego braci, którzy w oczach proroka wydawali się bardziej odpowiedni na to stanowisko. Jednak Bóg układał nowy obraz życia Dawida i dlatego oszczędził Samuela, by nie patrzył na to, co zewnętrzne. Przeczytajcie 1 Samuela, rozdział 16, werset 7. Wydawało się, że powołanie Dawida na króla nie pasuje do całego obrazu. A gdy jeszcze Dawid musiał przez 7 lat uciekać przed Saulem, że to nigdy nie stanie się faktem. Dawid, Mojżesz i wielu innych pobożnych ludzi musiało przez lata czekać na urzeczywistnienie Bożego planu w ich życiu. Ale Boży plan w końcu wypełnił się. To prowadzi nas do innego ważnego zagadnienia. Bóg posługuje się innym kalendarzem niż my. Wydaje się, jakby Bogu sprawiało radość zwlekanie do ostatniej minuty. Kiedy Izraelici przybyli na brzeg Morza Czerwonego, to nie od razu rozdzielił przed nimi wody. Czekał, aż wojska egipskie niemalże doszły do nich i były gotowe dokonać rzezi. On nie uzdrowił wód Mara, zanim nie spróbowano ich i nie stwierdzono, że są gorzkie. Bóg również nie od razu zesłał ogień z nieba podczas wielkiej rozgrywki z Baalem na górze Karmel. W swoim życiu możecie zauważyć, że Bóg dzisiaj ma takie same zwyczaje. Jeśli przechodzisz poważny kryzys finansowy i wydaje się, że za 30 dni będziesz bankrutem, że to zrelaksuj się. Masz jeszcze 29 dni, a nawet 29,5 dnia, zanim Bóg podejmie działanie w swojej sprawie. Z powodu naszej ludzkiej niecierpliwości często myślimy, że Bóg mógłby trochę się pospieszyć, ale w swojej agendzie ma Bóg zapisane coś więcej niż tylko przychodzenie na pomoc w każdym kryzysowym przypadku. On chce nauczyć nas ważnej lekcji zaufania Mu i polegania na Nim. Chce, byśmy wejrzeli głęboko w nasze serca i dostrzegli to, co sprawia, że ono bije. Co odczuwasz, gdy Bóg czeka? Czy jesteś w stanie spokojnie iść do przodu, ufając Mu, że w odpowiednim czasie i we właściwy sposób rozwiąże Twój problem? Czy też kusi Cię, jak tak Mojżesza, by sprawy wziąć we własne ręce?
Czy denerwujesz się na Boga za to, że nie działa tak szybko, jak ty sobie tego życzysz? Czy myślisz, że byłoby dobrze, abyś sam przekonał się, jak łatwo zaczynasz denerwować się na Boga, jak szybko tracisz do Niego zaufanie i zaczynasz ufać własnym wątłym siłom? Kiedy uczysz się cierpliwości i gdy wydaje się, że nieszczęście i porażka są tuż, tuż, to w końcu docenisz Bożą przezorność. Boże rozwiązania nie zawsze przychodzą natychmiast. Z biegiem czasu oczekiwanie na Jego cuda w Twoim życiu stanie się dla Ciebie czymś fascynującym. Innym sposobem, w jaki objawia się Boża przezorność, to zaplanowane w niebie spotkanie, to stawianie przez Boga na Twojej drodze ludzi, którzy mają dla Ciebie informacje, których możesz potrzebować do podjęcia właściwej decyzji. Załóżmy, że próbujesz podjąć decyzję, jaki kupić samochód. Byłeś u dealera, dowiedziałeś się, w jakiej cenie są samochody, które Cię interesują. Sam również próbowałeś zorientować się w cenach na giełdzie. Próbowałeś podjąć decyzję, ale nie mogłeś się zdecydować. Był to ciężki orzech do zgryzienia. Tak więc poprosiłeś Boga o prowadzenie w tej sprawie i ku swemu zaskoczeniu bardzo szybko dostrzegłeś Jego pomoc. Otóż udałeś się do ludzi, wydawałoby się przez przypadek, którzy znali się na markach samochodów, jakie brałeś pod uwagę. Chociaż nie wiedzieli o decyzji, jaką próbowałeś podjąć, to jednak rozmowa poszła w takim kierunku, że mogłeś skorzystać z ich doświadczenia. Przydarzyło Wam się kiedyś coś takiego? Niedawno otrzymaliśmy zaproszenie do prowadzenia pewnych wykładów na Florydzie. Wykłady miały być prowadzone przed Bożym Narodzeniem, więc poproszono mnie, abym przyjechał ze swoją rodziną. Po wstępnej dyskusji zdecydowaliśmy się przyjąć tę propozycję. Jednak młodzi członkowie naszej rodziny nie byli zainteresowani, aby całe ferie świąteczne przesiedzieć na wykładach. I mieli rację, nieprawdaż? Wobec tego zaczęliśmy zastanawiać się, co moglibyśmy włączyć w plany naszego pobytu na Florydzie, aby ferie te były dla nich tak atrakcyjne, jak to tylko możliwe. Przypomnieliśmy sobie o propozycji spędzenia ferii w domku letniskowym, jaką złożyli nam kilka lat wcześniej nasi przyjaciele. Domek ten położony był niedaleko miejsca, w którym miałem prowadzić te wykłady. Do tej pory nie skorzystaliśmy z ich oferty, ale teraz o tym pomyśleliśmy. Chcieliśmy skontaktować się z nimi, ale niestety zagubiliśmy ich adres. Nie mogliśmy też nikogo znaleźć, kto by go znał. Moja żona, nie mówiąc o tym nikomu, zaczęła modlić się, aby Bóg zapewnił dla nas odpowiednie miejsce, w którym moglibyśmy zatrzymać się w czasie trwania wykładu. Po kilku dniach poznaliśmy pewnych ludzi, zjedliśmy z nimi wspólny obiad, a podczas rozmowy powiedzieli nam, że nad morzem na Florydzie mają swój dom i że jeśli kiedykolwiek byśmy chcieli, to możemy tam pojechać i zatrzymać się u nich jakiś czas. Dom ten, który załatwił nam Pan Bóg, był o wiele lepszy niż moglibyśmy sobie wyobrazić, dlatego że znajdował się niemal na plaży i nasze dzieci mogły używać słońca i piasku kiedykolwiek chciały. Decyzję o przyjęciu zaproszenia do prowadzenia wykładów podjęliśmy zanim otrzymaliśmy ofertę skorzystania z domku letniskowego. Ale kiedy zastanawiamy się nad Bożym prowadzeniem w naszym życiu, muszę przyznać, że to doświadczenie upewniło nas, że to On poprowadził nas do tego właśnie miejsca. Gdy Jezus był tutaj na ziemi, akceptował prowadzenie swojego Ojca. Był gotów zboczyć ze swojej drogi nawet 90 kilometrów tylko po to, by stanąć na drodze Syrofenicjanki, która potrzebowała Jego pomocy. Był gotów zapomnieć o odpoczynku i posiłku po to, by świadczyć Samarytance przy studni Jakuba. Był gotów później położyć się spać, by pomimo ciężkiego dnia porozmawiać z Nikodemem, który obawiał się przyjść do Niego w godzinach urzędowania. Jezus pozwalał swojemu Ojcu układać plany, które następnie poznawał, spędzając czas razem z Nim.
Czy i wam zdarzyło się dostrzec, że Bóg układa dla was plany? Może szukasz sposobności do dzielenia się dobrą nowiną? Zacznij modlić się o to, a nie upłynie zbyt wiele czasu i na twojej drodze staną ludzie, którzy potrzebować będą różnego rodzaju pomocy. Na podstawie swoich doświadczeń, jak również historii usłyszanych od innych, mogę zapewnić was, że Bóg da wam przynajmniej jedno doświadczenie dziennie, pod warunkiem, że jesteście wyczuleni na jego prowadzenie i że poprosicie go o to. Być może stwierdzisz, że takie doświadczenia zakłócą twoje własne plany.